Babcia przygotowywała ten stół wigilijny, więc był duży, nakryty białym obrusem, ale na tym białym obrusie było sianko i na tym sianku opłatki i na ten opłatek dopiero stawiane było tam ten posiłek. Przeważnie była miska duża, taka misa z warszem, z żurkiem białym i grzybki do tego i takie drewniane łyżki. Takie ważonkwy, jak to babcia nazywała, i tymi drewnianymi łyżkami się jadło. A później z kolei, jak już pojedliśmy, to babcia, tak pamiętam, wstawała, wzięła tą jedną łyżkę tą i tak po głowach nas stukała, żeby nam rozum napływał i żebyśmy nie stracili tego rozumu, żeby cały rok nas trzymał, ten rozum się przy nas trzymał, żeby my byli grzeczni, trzeba było uklęknąć, pacierz zmówić, bo jak tego by się nie zrobiło Wigilię, to by się cały rok już tego później nie powtarzało. W ogóle, żeby tacy my byli wszyscy dobrzy, babcia ciągle, ja to bardzo babci wdzięczna jestem, bo podkreślała, że szacunek i praca uszlachetnia ludzi. Z kolei starszej, no bo jak były starsze takie już panny, to babcia mówi, a teraz wyjdźcie ta na pole, posłuchajcie, z której strony pies szczeka. No bo jak z tej strony co szczeka, to nas zięć z tej strony czeka. Wiadomo, że jak myśmy już tak się każdy najadł, to starsi, młodzież wychodziła i psociła, ale po wiosce to psocili. Okna malowali, rozrobili jakiegoś ziemi, takie błoto tak potocznie, jak to na wsi było zwane i wymalowali szyby. To babcia moja też mówi, że oj, żeby tylko psotniki, chorobniki, bo takie mówi, szybno mnie wymalowali, bo rano bym zaspała, bo jak zamalowane, no bo wstawał każdy, jak już słońce wstawało, bo światła szkoda było świecić, tylko jak słońce wstawało. No a jak okno było zamalowane, to krowy już budziły, ryczały, bo żeby ktoś wstał, bo już jest daleko na dzień, jak babcia mówi, a u nas ciemno, bo okna zamalowane. Babcia nie pozwoliła zamiatać i sprzątać w dniu Wigilii, w tym mieszkaniu, co tam, to jedne izby były, bo jak przy sprzątaniu, przy zamiataniu, to się wymiatało to szczęście. Tylko potem trzeba było, im więcej było jakby tak naśmiecone, to było bogatszy rok się zapowiadał.